przywitam, przedstawię może najpierw ojca Fio i już witamy. Ojciec Fio Mascarenhas jest jezuitą z Indii, który był przez dosyć długi czas odpowiedzialnym za odnowę w Duchu Świętym na całym świecie. Pracował w Watykanie przy Janie Pawle II i był odpowiedzialnym za IKRES. Teraz już jest u siebie w domu, w Indiach tam pracuje. Też prosił, żeby mieć możliwość mówienia na siedząco, dlatego że coś się stało z dyskiem teraz. I muszę powiedzieć, że wczoraj, gdy przyjeżdżał tutaj, przyleciał, to mieliśmy tutaj dużo obaw, ponieważ w Paryżu rano się zdarzyło, że ten samolot, który miał przylecieć, został odwołany do Krakowa, więc nie przyleciał rano, tylko przyleciał później wieczorem do Warszawy. O 2 w nocy przyjechał do Krosna z Warszawy, także to wszystko widać, jakieś wielkie dzieło Bóg zamierza przez jego przyjazd tutaj pośród nas. Także gorącymi brawami przywitajmy ojca Fio Mascarenhas. Dzień dobry! Sława Panu! Well, besides these two phrases, the only Polish I know is dziękuję bardzo. Ale wiecie, że oprócz tych dwóch sformułowań to w Polsku jeszcze wypowiem dziękuję bardzo. And so I need Anya now to make what my message is available to you. Dlatego potrzebuję Ani, żeby moje przesłanie mogło do was dotrzeć. That clap is for you. So I'm very happy to be here in Krosno at this wonderful gathering of charismatic renewal. Bardzo się cieszę, że mogę teraz być z wami w Krośnie na tym wspaniałym spotkaniu odnowy charyzmatycznej. And I thank Father Remy and Father John for inviting me here to you. I dziękuję bardzo ojcu Remiemu i ojcu Johnowi za to, że mnie tutaj zaprosili. Now we come to the subject matter. A teraz przechodzimy do naszego tematu. How many of you say you are charismatic? Ilu z was mówi o sobie, że jesteście charyzmatykami? Put up your hand. Podnieście rękę w górę. Very few. Bardzo niewielu. How many of you have come to a charismatic conference before? A ilu z was było na jakiejś konferencji charyzmatycznej wcześniej? Podnieście ręce do góry. Lepiej. So that is the majority of you. To zdecydowana większość z was. And how many of you have the charismatic gifts like praying in tongues? A ilu z was posiada dary charyzmatyczne, takie na przykład jak modlitwa językami? Oh, wonderful. Wspaniale. You are better than India. To lepiej niż w Indiach. Though in India the charismatic renewal is very big. Chociaż w Indiach rzeczywiście odnowa charyzmatyczna jest bardzo duża. Next week we have the national conference in India and there will be about 25,000 people for it. W przyszłym tygodniu będziemy mieli taką konferencję krajową w Indiach, na której będzie 25 tysięcy ludzi. So I'm happy now to be able to share with you. A teraz bardzo się cieszę, że będę mógł się z wami czymś podzielić. Most of us in the charismatic renewal focus on the sacraments of the church. Większość z nas w odnowie charyzmatycznej skupia się na sakramentach Kościoła. And in an ongoing way, especially the Eucharist. W szczególny sposób, właśnie w taki regularny sposób na Eucharystii. So in today's program you will have the Eucharist. Dlatego w dzisiejszym programie również będziemy mieli Eucharystię. But not many charismatics focus with the same intensity on the Word of God. Ale nie tak wielu charyzmatyków z równą intensywnością skupia się na Słowie Bożym. And yet, the Word of God is the favorite tool of the Holy Spirit to transform you. A jednak to właśnie Słowo Boże jest tym ulubionym narzędziem Ducha Świętego, którym posługuje się On, aby nas przemieniać. Many Catholics, when I ask them, why do you read the Word of God, they
Wielu katolików, kiedy zadaję im pytanie, dlaczego czytasz Słowo Boże, odpowiada mi, to know about God, no, żeby się dowiedzieć czegoś o Bogu, to know about the history of salvation, no, żeby poznać historię zbawienia, to know about some great people of the Old Testament and New Testament, żeby poznać tych wspaniałych ludzi ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. You see, the whole focus is on to know the mind. A więc widzicie, taki główny punkt skupienia to jest coś, co poznaje nasz umysł. But the word of God is meant more for the heart, not for the mind. Natomiast Słowo Boże zostało nam dane bardziej dla naszego serca, nie dla umysłu. Because it is Jesus who tells us that the word of God is spirit and life. Bo to sam Jezus powiedział, że Słowo Boże jest duchem i życiem. My words are spirit and life. Moje słowa są duchem i życiem. Jesus doesn't say my word is an encyclopedia of knowledge. Jezus nie powiedział, wiecie, moje słowa są encyklopedią wiedzy religijnej. And so we as a charismatic renewal must reorient our approach to the word of God. Dlatego my w Odnowie Charyzmatycznej musimy trochę tak przekierować nasze podejście do Słowa Bożego. The word of God is not first of all for the mind. Słowo Boże nie jest przede wszystkim dla naszego umysłu. The word of God is first of all for the heart, for the psyche. Słowo Boże jest przede wszystkim dla naszego serca, dla naszej duszy. Many of us find that we are angry, we are impatient, we do not experience the power and the love of God in our daily lives. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że często jesteśmy niecierpliwi, wkurzamy się, nie znajdujemy jakiegoś takiego wyraźnego kierunku w Słowie Bożym dla naszego życia. This is because we have not experienced the word of God as food which nourishes us. Ale dzieje się tak dlatego, że nie traktujemy Słowa Bożego jako pokarmu, który nas ożywia. There is a wonderful teaching of the Second Vatican Council in Dei Verbum. Jest takie wspaniałe nauczanie w Dei Verbum, czyli w Soboru Watykańskiego. Czy moglibyśmy wyświetlić ten slajd z Dei Verbum? To jest slajd numer 5. 5 albo 6. Slajd szósty. Okay. You have that? That's from the Second Vatican Council. To jest z drugiego Soboru Watykańskiego. Yeah. Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno nowego bodźca do życia duchowego, ze wzmożonego nabożeństwa i czci do Słowa Bożego. What an amazing text. Jaki niesamowity tekst, prawda? Are you able to read it? A jesteście w stanie go na tym przeczytać? Yes. Tak czy nie? Okay, read it all together loudly. To proszę, przeczytajcie teraz wszyscy razem na głos. Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno nowego bodźca do życia duchowego, ze wzmożonego nabożeństwa i czci do Słowa Bożego. Okay, they didn't read the last part because perhaps it was not sliding. Nie przeczytaliście ostatniego zdania, dlatego że się nie wyświetla? But here is something most wonderful. The Second Vatican Council. Ale widzicie, tutaj jest coś naprawdę niesamowitego, co Sobór Watykański II. Which is the most trustworthy teaching authority of the Church.
podał jako najbardziej wiarygodne nauczanie autorytetu Kościoła. Higher than the Pope's teaching. To nawet więcej niż nauczanie papieży. This council is saying, just as from the Eucharist we are nourished, so from the Word of God we get the same nourishment. Sobór Watykański II powiedział, że tak jak otrzymujemy pokarm z Eucharystii, tak Słowo Boże również nas karmi. The word is just as from the Eucharist, so from the Word of God, not more or less. Słowa brzmią tak jak z Eucharystii, tak i ze Słowa Bożego, ani mniej, ani więcej. In an equal way, the Word of God is bread, daily bread, and the body and blood of Christ is daily bread. A to oznacza, że zarówno ciało i krew Chrystusa, jak i Słowo Boże jest naszym chlebem powszednim, naszym codziennym pokarmem. And so in the first part of the text, Jesus told us that we are, his words are spirit and life. To dlatego właśnie w tym pierwszym tekście jest odniesienie do tego, co Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. And notice, did the Vatican Council say anything about knowledge from the Word of God? Czy Sobór Watykański wspomniał tutaj cokolwiek na temat wiedzy, na temat Słowa Bożego? Look up there and see. Spójrzcie jeszcze raz na ten cytat. Such is the power of the Word of God. Taka jest moc i potęga w Słowie Bożym. That it can serve the church as strength for their faith, food for the soul, and a pure and lasting fountain of spiritual life. Że ono może być dla Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy i źródłem czystym i stałym życia duchowego. So this is what you and I have to discover more and more as we grow into the image of Christ. I to właśnie mamy coraz bardziej odkrywać w naszym wzrastaniu na obraz i podobieństwo Chrystusa. Let us look at another text. Teraz spójrzmy na inny tekst. And that is the slide on slide number one. To jest slajd numer jeden. Look it up. Popatrzmy. Slide number one. Slajd numer jeden. What do you see there? Co widzicie tam? What do you see? Co widzicie? Nie słyszymy. Okay. Oh, I see. The light is reflecting. Światło wam się odbija na ekranie, tak? So let's go home and come at night. Wracamy do domu i przychodzimy z powrotem wieczorem. All right, I'll tell you. The first letter of Paul to the Thessalonians. Powiem wam, co widzicie. W pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan. Then chapter 5, w rozdziale 5, verse 23. W wersie 23. So if you have your Bible, you can look it up. Jeśli macie ze sobą Biblię, to możecie sprawdzić. First Thessalonians 5:23. Pierwszy Tesaloniczan 5:23. Paul says that the human person is made up of three dimensions. Paweł mówi, że ludzka osoba składa się z trzech wymiarów. Not like Aristotle and Plato and the Greek philosophers. Nie tak jak Platon, nie tak jak inni filozofowie greccy. They said man is body and soul, only two dimensions. Ponieważ oni mówili, że człowiek składa się tylko z dwóch wymiarów, z ciała i z duszy. But Paul tells us that the human person is spirit, soul and body. Natomiast święty Paweł mówi wam, nam, że istota ludzka składa się z ducha, duszy i ciała. Now what is interesting is the word for soul is psyche. Interesujące jest tutaj, że słowem, które zostało użyte do opisania duszy, jest psyche. And so it is not first of all about something spiritual. A więc nie chodzi najpierw o rzecz jakąś szczególnie duchową. Spirit is one dimension, but soul or psyche is another dimension. Bo duch to jest inny wymiar, a psyche, czyli dusza, jest kolejnym wymiarem. And this is the dimension which concerns our personality. I to jest ten wymiar, który ma wpływ na naszą osobowość. Are you a person with a good personality? Czy jesteś człowiekiem o miłej, dobrej osobowości? Well, that is what we should be. A tak, co właśnie powinniśmy być. Because Jesus was perfect in spirit, psyche and body. Ponieważ Jezus był doskonały w swoim duchu, duszy i ciele.
And St. Luke's Gospel tells us that Jesus had to grow in wisdom, in stature and in favor before God and men. A w Ewangelii Świętego Łukasza mówi, że Jezus musiał wzrastać w łasce i w mądrości u Boga i u ludzi. This is the work of the Holy Spirit. A to oznacza działanie Ducha Świętego w nim. To transform us into better persons. Duch Święty przemienia nas w lepszego człowieka. In the spirit, in the psyche and in the body. W naszym duchu, w naszej psyche i w naszym ciele. Here again, I'm sorry to say that we in the Catholic Church have not given enough importance to psyche. I tutaj niestety muszę stwierdzić, że naszej psyche odnowa charyzmatyczna w Kościele katolickim nie poświęca zbyt wiele uwagi. To that dimension which concerns the fruit of the Holy Spirit. Temu wymiarowi, który tak naprawdę jest owocem działania Ducha Świętego w nas. What are the fruit of the Holy Spirit? A jakie są owoce Ducha Świętego? In the letter of Galatians, chapter 5, verse 22. W liście do Galatów, w rozdziale 5, wersie 22 przeczytamy. Paul says, the fruit of the Spirit are love. Jak święty Paweł wymienia, że owocem Ducha Świętego jest miłość, joy, radość, peace, pokój, gentleness, łagodność, patience, cierpliwość, self-control, opanowanie, forbearance, przebaczenie. All this is connected with the spiritual, but is not spiritual. Wszystko to ma pewien związek z duchowością, natomiast nie dotyczy ducha. It is part of my psyche. To jest część mojej psyche. When I am impatient and have no self-control, kiedy jestem niecierpliwy, kiedy nie opanowuję samego siebie, I cannot project Christ. To nie jestem w stanie pokazywać innym Chrystusa. I become selfish. Staję się egoistą. I dominate other people. Dominuję, rządzę innymi. This is not from the Holy Spirit. A to nie pochodzi od Ducha Świętego. And so we need to show to the world that we are like Jesus. A przecież my mamy pokazywać światu, że jesteśmy jak Jezus. In spirit. W naszym duchu. In mind. W naszym umyśle. Or in, and in body. I także w naszym ciele. Now there is a slide which shows us these three dimensions. Jest taki slajd, który pokazuje właśnie te trzy wymiary. To jest slajd numer dwa. So if you can see it, you look at it. If you can't see it, you have to imagine it. Jeśli jesteście w stanie go zobaczyć, to popatrzcie. A jeśli nie, to spróbujcie zamknąć oczy i wyobrazić go sobie. The psychologist tells us that the psyche is like an iceberg. Psychologowie mówią, że nasza psychika jest jak góra lodowa. You know what is an iceberg? Wiecie, czym jest góra lodowa, prawda? Do you? Wiecie? Yes, tak. Okay. So, an iceberg is 1/8 above water and 7/8 below water. Góra lodowa wynurza się w swojej 1/8 ponad poziom wody, natomiast 7/8 ma ukryte pod wodą. And so it means that our human psyche, like an iceberg, is partially conscious and mostly subconscious and unconscious. A to oznacza, że nasza psychika jest tylko w 1/8 świadoma, a w 7/8 podświadoma. And what is unconscious, subconscious, we do not at once recognize with the mind. Czym jest ta podświadomość i nieświadomość? To jest coś, czego nie możemy natychmiast zidentyfikować za pomocą naszego umysłu. Because it is not fully conscious, it is partly unconscious. Ponieważ on nie jest tego świadomy, to jest część jego podświadomości i nieświadomości. Why do I find it so difficult to forgive? Dlaczego mi jest tak trudno przebaczać? And forgiveness is a basic Christian requirement. A przecież przebaczenie jest takim podstawowym wymaganiem wobec każdego chrześcijanina. So many people tell me, Father, I cannot forgive. Tak wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi: Ojcze, nie jestem w stanie przebaczyć. Father, I want to forgive, but I can't forget what they did to me. Ojcze, chcę przebaczyć, ale nie jestem w stanie zapomnieć tego, co mi zrobili. Father, there is a cold war between him and me. Ojcze, pomiędzy mną a nim jest taka zimna wojna. No, this is not in the spirit. A przecież to nie dzieje się w duchu. This is in the psyche. To w naszej psychice. And so we need the psyche to be healed by the Holy Spirit. A więc to nasza psychika, nasza dusza musi zostać uzdrowiona przez Ducha Świętego. There is a beautiful text in the letter to the Hebrews. Jest taki piękny tekst w liście do Hebrajczyków.
I think I need an iceberg in this place. Wiecie, wydaje mi się, że teraz ja potrzebuję góry lodowej tutaj. Because the more I talk, the more I get warmed up. Bo im bardziej głoszę, tym bardziej się rozgrzewam. So, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrajczyków 4, wers 12. Those who can see it there, that is text number, that is slide number. To jest slide numer 5. Number 5. Slide number 5. Those who cannot. Ci, którzy widzą, czytają sami, a ci, którzy nie widzą. Look at your own Bible, that is your slide projector. Zajrzyjcie w swoją Biblię, która będzie dla was najlepszym projektorem. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrajczyków 4, 12. Read it. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, w języku greckim psyche. Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Now this is a very, very, very important text of the Holy Spirit. A to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny tekst dotyczący Ducha Świętego. Because how does the Word of God act? Only in the power of the Holy Spirit. Bo w jaki sposób oddziałuje na nas Słowo Boże? Tylko w Duchu Świętym. And here when it says that the Word of God is living and active. A tutaj, kiedy ten tekst mówi do nas, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. And like a sharp sword, it penetrates to the division between psyche and spirit. I przenika nas jak taki ostry miecz, aż do rozdzielenia duszy i ducha. Now this word psyche unfortunately is not translated well in most of our Bibles. I tutaj niestety to słowo psyche w większości naszych Biblii nie jest dobrze przetłumaczone. In most Bibles it is translated soul. Bo w większości Biblii jest ono przetłumaczone jako dusza. But soul and spirit are different. Ale przecież dusza i duch to dwie różne rzeczy. And so the better translation is to keep the original word psyche in Greek. Dlatego lepiej jest tutaj w tym tłumaczeniu zachować oryginalne słowo greckie, czyli psyche. So now this text from Hebrews chapter 4 tells us the Holy Spirit is working. A więc ten tekst Hebrajczyków mówi nam, że Duch Święty działa. And going deep into my subconscious. I wkracza głęboko do mojej podświadomości. Not only my mind, nie tylko do mojego umysłu, not only to give me knowledge, nie tylko po to, żeby dać mi poznanie, but to transform me from within. Ale żeby mnie przemienić od wewnątrz. And if we do this, we will find we are growing in the fruit of the Holy Spirit. A jeśli otworzymy się na Niego, zobaczymy, że zaczynamy wzrastać w owocach Ducha Świętego. The more the Holy Spirit transforms all the negative things in us. Im bardziej Duch Święty przemienia to wszystko, co w nas jest negatywnego, the more we will experience love, joy, peace, gentleness, etc. Tym bardziej będziemy doświadczać miłości, dobroci, łagodności, samoopanowania i tak dalej. How many of us want the Holy Spirit to do this for you? Ilu z nas tutaj chce, żeby Duch Święty dla nas to zrobił? Put up your hand. Podnieście rękę w górę. Ah, all of us. A, wszyscy. And I also have to put up my hand. Ja też podnoszę. Father Remy also. Ojciec Remy też, prawda? Chociaż nie podniósł. A, przepraszam, podniósł. So the Word of God is a very, very powerful instrument of the Holy Spirit. A więc Słowo Boże jest naprawdę bardzo potężnym narzędziem Ducha Świętego. And only the Holy Spirit can use this Word of God to transform. I tylko Duch Święty może posłużyć się Słowem Bożym do naszej przemiany. What about the sacraments? A w takim razie, co z sakramentami? The sacraments are meant for the Spirit. Sakramenty są nakierowane na naszego ducha. To make me more like Christ. Abym stawał się bardziej podobny do Chrystusa. In the three most important theological virtues. W trzech najbardziej ważnych teologicznych cnotach. Faith. Wierze. Hope. Nadziei. And love. I miłości. For me to experience the love of God. Abym mógł doświadczać Bożej miłości. For me to experience a strong faith in God. Abym mógł doświadczać mocnej wiary w Boga. For me to experience hope even when things are not going well.
Abym mógł doświadczać nadziei, nawet jeśli coś nie bardzo idzie w moim życiu. This is the work of the sacraments. To właśnie sprawiają we mnie sakramenty. This is the work of the Eucharist. Tak jest działanie Eucharystii. When Jesus comes into me at the Holy Communion, kiedy podczas Komunii Świętej Chrystus przychodzi do mnie, He is coming to transform my spirit. To On przychodzi do mnie, żeby przemienić mojego ducha. But how will He transform my mind? A w jaki sposób ma przemienić mój umysł? Only through the Word of God. Tylko przez Słowo Boże. Because it is the Word of God which deals with our psychological person. Ponieważ to właśnie Słowo Boże oddziałuje na nasz wymiar psychologiczny. Romans chapter 12 verse 2. W liście do Rzymian 12:2. So those of you who want to look it up, look it up. Ci z was, którzy by chcieli sprawdzić to w Piśmie Świętym, czytajcie Pismo w trakcie. Romans chapter 12 verse 2. Rzymian 12 wers 2. Saint Paul says. Święty Paweł mówi tam. Do not be conformed to this world. Nie ulegajcie wpływom tego świata. But be transformed. Ale przemieniajcie się. How? Jak? By the renewal of our mind. Przez odnawianie naszego umysłu. Again, the word is psyche. Znowu tutaj padło słowo psyche. By the renewal of our psyche. Więc chodzi tu o odnowę naszej psychy. Not our spirit. Nie naszego ducha. Our spirit is already tied up with Jesus in a wonderful bond. Ponieważ nasz duch już jest zjednoczony z Jezusem Chrystusem wspaniałą więzią. Through the sacraments. Przez sakramenty. But what about the way in which the world influences me? Ale co w takim razie z tym sposobem, w jaki Słowo Boże ma wpływ na mnie? All that is in the psyche. Wszystko to przemienia moją psychę. And so the renewal of our minds means the renewal of our psyche. Dlatego przemiana naszego umysłu oznacza tak naprawdę przemianę naszej psychy. Now pay attention to this because it's a little complicated without the slide. Proszę zwróćcie na to uwagę, ponieważ to troszkę się staje skomplikowane wtedy, kiedy nie mamy slajdów. And for those who can see the slide, it is number 3, I think. Dla tych, którzy widzą slajdy, to jest slajd trzeci. Enumeration. Correct. That's slide number 3. Slajd numer 3. Now I'm going to tell you what does the psyche consist of? Teraz chciałbym wam powiedzieć, co składa się na naszą psychę. That is the second dimension of the human person. To jest ten drugi wymiar osoby ludzkiej. The first dimension is spirit. Pierwszym wymiarem był duch. The third dimension is body. Trzecim wymiarem jest ciało. But the second dimension is psyche. A tym drugim wymiarem jest psychę. And what is the psyche made up of? Z czego ona się składa? There it is, intellect. Po pierwsze, intelekt, imagination, wyobraźnia, memory, pamięć, emotions, emocje, and the will, i wola. Now Saint Ignatius of Loyola, Święty Ignacy z Loyoli, who is founder of the Society of Jesus, który był założycielem Towarzystwa Jezusowego, of which Father Remy and I are unworthy members, którego ja i ojciec Remy jesteśmy niegodnymi członkami. Because we can never be worthy of the vocation. Bo wiecie, nigdy nie będziemy godni naszego powołania. But Saint Ignatius teaches us what is up there. Ale Święty Ignacy naucza was właśnie tego, co widzimy na slajdzie. Prayer is not only the spirit. Że modlitwa nie dotyczy tylko naszego ducha. Prayer is also the intellect, the imagination, the memory, the emotions and the will. Ale modlitwa ma wpływ na nasz intelekt, pamięć, wyobraźnię, emocje i wolę. And very often people think of Ignatian meditation. Bardzo często ludzie myślą o medytacji ignacjańskiej. As though it is a matter of the mind. Jakby to było coś dotyczące tylko naszego umysłu. Nie. That is not what Saint Ignatius wanted for us to have great minds. Nie o to chodziło świętemu Ignacemu, nie chciał nam wykształcić wcale takich doskonałych umysłów. Saint Ignatius, like Jesus, wants us to have great hearts, not first of all great minds. Natomiast święty Ignacy, podobnie jak Jezus, chciał, żebyśmy mieli wspaniałe serca. Niekoniecznie chodziło mu od razu o umysły. Do you remember Jesus saying? Pamiętacie, jak Jezus powiedział?
Father, I thank you that you have hidden these things from the wise and intelligent of this world. Ojcze, dziękuję ci, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi tego świata. But you have revealed it to mere children. Ale objawiłeś je maluczkim. People with heart, not first of all people with minds. Czyli ludziom, którzy mieli wielkie serca, a niekoniecznie wielkie umysły. And so here is the reason why the word of God is so important. I to jest właśnie przyczyna, dla której słowo Boże jest tak bardzo ważne. You see, in the Old Testament, word of God meant teaching. Wiecie, że w Starym Testamencie słowo Boże oznaczało nauczanie. The Hebrew word is Torah. Hebrajskie słowo tutaj było użyte Tora. Torah means instruction. A Tora oznaczało instrukcje, wskazówki. And so for the Jews, the main purpose of the word of God is instruction. Dlatego dla Żydów głównym celem słowa Bożego, czytania go, jest otrzymywanie wskazówek z niego. The main purpose is to train the mind to know God. A więc takim głównym celem jest wytrenowanie naszego umysłu, aby poznać Boga. But then we see what became with the Pharisees. No ale to widzimy, skąd się biorą faryzeusze. They became hypocrites. Stali się hipokrytami. They knew everything with their mind, but their hearts were far from God. Umysłem wszystko wiedzieli, ale ich serca były bardzo daleko od Boga. That is what Jesus told them. Sam Jezus im to powiedział. And so it is so important for us. Of course the mind is important. Dlatego oczywiście umysł jest dla nas ważny. But don't stop with the mind, let it all go down to the heart. Ale nie możemy zatrzymać się na umyśle, to wszystko musi do nas dotrzeć głębiej. And remember now that all this is like the iceberg. I pamiętamy, że to wszystko wygląda jak ta góra lodowa. Intellect is partly conscious. Intelekt jest tylko częściowo świadomy. But very much more subconscious and unconscious. Natomiast o wiele więcej jest tej podświadomości i nieświadomości. The imagination, where is that? Wyobraźnia, gdzie ona jest? Mostly in the subconscious. W większości w podświadomości. That is why when we dream at night, it is the subconscious dreaming. To dlatego, kiedy śnimy coś w nocy, to po prostu pracuje nasza podświadomość. What about the memory? A co z naszymi wspomnieniami? The memory is also partly conscious. Wspomnienia też są tylko częściowo świadome. But very much more subconscious. O wiele bardziej ich jest, więcej ich jest w podświadomości. What I learned when I was a little boy. Czego się nauczyłem jako mały chłopiec? I cannot remember everything. Nie pamiętam tego wszystkiego But już I dzisiaj. Have not forgotten it. Ale nie całkowicie to it zapomniałem. Is there in the subconscious. Bo gdzieś w mojej podświadomości to jest przechowane. And suddenly one day you find yourself remembering. I nagle pewnego dnia nagle ci się coś przypomina. Because it comes out of the subconscious to the conscious level. Bo wypłynęło z podświadomości i weszło na ten poziom świadomy. But much more the emotions, the feelings. O ileż bardziej emocje, uczucia. They are all there deep down in the subconscious. One wszystkie są głęboko zakorzenione w podświadomości. Outwardly we may say, I love you, God. Zewnętrznie mogę powiedzieć, Boże, kocham cię. But then God says, do you show that love in your love for one another? A wtedy Bóg pyta, ale okazujesz tę miłość tym, którzy są wokół ciebie, kochasz ich? And we have to say, no, Lord, I can say I love you, but in practice I'm not showing it. No i wtedy muszę szczerze odpowiedzieć, nie Boże, ja rzeczywiście Ciebie kocham, ale w praktyce tego nie okazuję. Because of the subconscious. Z powodu mojej podświadomości. Many bad experiences of the past have paralyzed my love. Wiele złych doświadczeń z mojej przeszłości sparaliżowało moją miłość. Because I was betrayed by some friend maybe. Ponieważ może zdradził mnie jakiś przyjaciel. Now I find it very difficult to trust. To teraz trudno mi jest komukolwiek zaufać. Even to trust God. Nawet Bogu. Pope Benedict has a very important teaching about this. Papież Benedykt kiedyś powiedział bardzo takie ważne nauczanie na ten temat. Pope Benedict says the whole of new evangelization is about the love of God the Father. Powiedział, cała nowa ewangelizacja dotyczy miłości Boga Ojca. How much God loved us and sent his son to die for us. Tego jak bardzo Bóg Ojciec nas umiłował i posłał swego jednorodzonego syna, aby umarł za nas. But Pope Benedict said, so many people today have not really experienced a love
of their own fathers. Ale papież Benedykt powiedział tak, bardzo wielu współczesnych ludzi nie doświadcza miłości swojego taty. And so psychologically they are blocked to the good news that God is my father. Więc mają psychologiczną blokadę przed przyjęciem tego faktu, że Bóg jest moim ojcem. Because in our experience our human father is not like God. Skoro w naszym doświadczeniu nasi ziemscy ojcowie nie przypominają czymś Boga. Weak. Nasz ziemski ojciec był słaby, miał wiele wad. And that is because his parents also did not give him the love that he needed. Dlaczego? Dlatego, że jego właśnie rodzice też nie dają mu tej miłości, której on potrzebował. So all this is to show us that the subconscious or the psyche. A więc tym wszystkim chcę wam zobrazować, że nasza podświadomość, nasza psyche has a fundamental influence in making us who we are. Ma wielki wpływ na to, kim jesteśmy. And this is where the Holy Spirit wants to work. I to jest właśnie to miejsce, w którym chce działać Duch Święty. To transform our psyche. Aby przemieniać naszą psychę. Our intellect, our imagination, our memory, our emotions and our will. Nasz intelekt, wyobraźnię, pamięć, emocje i wolę. The last point is the will. A teraz ten ostatni punkt, wola. But here again there is the conscious and subconscious will. Zobaczcie, że jest wola zarówno świadoma, jak i podświadoma. Supposing I say I will not get angry again. Wyobraźcie sobie, że sobie kiedyś obiecam, już nigdy więcej się nie zdenerwuję. That is in the conscious will. To jest moja świadoma wola. But subconsciously because of the past. Ale podświadoma, z powodu mojej przeszłości. The subconscious will is saying, why not? Get angry. Podświadoma wola powie, a czemu nie? Wkurzaj się. And so there is a war within ourselves. I w ten sposób wewnątrz nas rozgrywa się wojna. This is why Saint Paul said, the good I want to do, I don't do. To dlatego Święty Paweł mówi, nie czynię tego dobra, które chcę. The evil I want to avoid, that I find myself attracted to. Ale czynię to zło, którego nie chcę. This is the flesh working within me. To ciało, które stanowi jeden z moich wymiarów. Which is another word for psyche. A to jest innymi słowy też nasza psyche. So here is where now the church, you read it at the beginning from the Second Vatican Council. A więc tutaj Kościół, jak przeczytaliśmy w tym pierwszym fragmencie z Soboru Watykańskiego II. Second Vatican Council said, such is the force and power of the Word of God. Sobór Watykański II powiedział, taka jest wielka moc w Słowie Bożym i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. You see, I had a slip disc last year. Wiecie, w zeszłym roku wypadł mi dysk. So the doctors told me, don't stand for a long time. Więc lekarze mnie ostrzegli, żebym za długo nie stał. So therefore you excuse me if we have to sit down. Dlatego wybaczcie mi, że usiedliśmy. I think Anya is also happy for her to sit down. Myślę, że Ania jest całkiem zadowolona z tego, że siedzi też. Tak. Okay. So how is it that every time I mention Anya you clap? Jak to się dzieje, że za każdym razem jak mówię coś o Ani, to klaszczecie? Okay. I think because she is from Łódź, the same place as Father Remy. Myślę, że to na pewno dlatego, że jestem z Łodzi, tak jak ojciec Remy. Okay. So we were talking about the will. Będziemy teraz mówili o naszej woli. Now you know there is so much of discrimination in the world. Wiecie, że na świecie jest mnóstwo dyskryminacji. One discrimination is color discrimination. Jednym z rodzajów dyskryminacji jest ta dotycząca koloru skóry. When I see somebody of a different ethnic group. Kiedy widzę osobę pochodzącą z innej grupy etnicznej. Somehow there is a barrier between us. W jakiś sposób czuję barierę pomiędzy nami. There is also discrimination of gender. Jest także dyskryminacja dotycząca naszej płci. Male and female. Mężczyźni, kobiety. And there's the whole problem of discrimination against women and children. I także wielki problem związany z dyskryminacją kobiet i dzieci. Then in my country, in India, there's the problem of what is called caste.
W moim kraju, w Indiach, jest również problem związany z dyskryminacją kast. Where the Hindus believe that there are some people of a higher caste and others of a lower caste. Hinduiści wierzą, że są ludzie pochodzący z wyższej kasty i są ludzie należący do niższej kasty. And baptism does not change that discrimination. I że chrzest wcale nie zmienia tego wymiaru. Because baptism is meant for our spirit, not for our psyche. Ponieważ chrzest dany jest nam dla naszego ducha, ale nie dla naszej psyche. And there are many examples of discrimination. People of the higher caste do not allow people of the lower caste to come to the same church. Jest wiele takich przykładów, na przykład ludzie z wyższej kasty nie zgadzają się, żeby do ich kościoła przyszli ludzie z niższej kasty. I suppose even in Poland there must be some discriminations between different types of people. I domyślam się, że także w Polsce są również, znaleźlibyście przykłady pomiędzy dyskryminacji pomiędzy różnymi grupami ludzi. Now how to get over this so that we can love one another equally? Jak to pokonać, żebyśmy mogli kochać się nawzajem jako równych sobie? Only when the Holy Spirit transforms me inside. Tylko wtedy, kiedy Duch Święty przemieni mnie od wewnątrz. With my mind I will know that it is wrong to discriminate against people. W moim umyśle jestem świadomy tego, że niedobrze jest dyskryminować kogokolwiek. But my heart overpowers the mind and says, no, no, I don't like that person. Ale moje serce przeważa tę racjonalną myśl mojego umysłu i wtedy myślę sobie, nie lubię tego człowieka. And this is the same for forgiveness. To samo dotyczy przebaczenia. My mind tells me I must forgive that person. Mój umysł mówi mi, musisz przebaczyć temu człowiekowi. But my heart is very slow to respond. Ale moje serce bardzo opornie na to odpowiada. So I suppose it is clear now that the word of God is very, very, very important for the life of a Christian. Myślę, że teraz jest już dla nas jasne, jak bardzo, bardzo, bardzo ważne jest Słowo Boże dla nas, dla chrześcijan. And for so many centuries we have neglected the word of God in the Catholic Church. A przecież przez tak wiele wieków my, katolicy w Kościele katolickim, zaniedbywaliśmy Słowo Boże. I come a little closer because otherwise they were hidden with that. Now I think both sides can. Przesuwam się tak bardzo do przodu, żebyście wy, którzy jesteście z boku, też żebym mógł was widzieć. Myślę, że teraz tak widzę jedną i drugą stronę. So, Cardinal Suenens, who was the great leader of the charismatic renewal. Kardynał Suenens, który był wspaniałym liderem odnowy charyzmatycznej. Used to say. Zazwyczaj mówił. Many Catholics are sacramentalized, but not yet evangelized. Wielu katolików jest sakramentalizowanych, ale jeszcze nie zewangelizowanych. Sacramentalized, yes, we come to church every Sunday. Sakramentalizowanych, ponieważ chodzimy do kościoła co niedzielę. But how much do we allow the word of God to transform us? Ale do jakiego stopnia pozwalamy, żeby Słowo Boże nas przemieniało? We are not yet evangelized. Nie jesteśmy jeszcze zewangelizowani. Maybe a little bit in the head, but not in the heart. Może trochę na poziomie umysłu, ale jeszcze nie na poziomie serca. In the early church, they used to say, "See how these Christians love one another." W kościele pierwotnym ludzie mówili, patrzcie, jak ci miłują się nawzajem, ci chrześcijanie. But today there are so many divisions in the church. A dziś, kiedy jest tyle podziałów w kościele, and there is a lack of attractiveness of the church. Brakuje takiego przyciągania kościoła. So many young people, especially in Europe, they say, who is Christ? What is the church? It has nothing for me. Dlatego tak wielu ludzi młodych w Europie mówi, a kim jest Chrystus? Czym jest dla mnie Kościół? Nic mnie to nie obchodzi. But neither can the world give them anything good. Słowo Boże też nie może im w ten sposób dać nic dobrego. And so there is a vacuum inside. Świat tej pustki, która jest w nich, nie jest w stanie napełnić. And they try to resolve this vacuum in unhealthy ways. Usiłują tę pustkę więc sobie w jakiś sposób upchnąć czymś niezdrowym. Drugs, narkotykami, seksem, alkoholem, and so on and so forth. I tak dalej, i tak dalej. We arrived last night kiedy wczorajszej at 1:30 in the morning. Kiedy wczorajszej nocy przyjechaliśmy o 1:30. This morning, 1:30, we came from
Warsaw, właściwie by car. To był już poranek, kiedy przyjechaliśmy samochodem z Warszawy. And when we reached here Krasno, we were looking for the road. I kiedy wjechaliśmy do Krosna i szukaliśmy właściwej drogi, I saw a group of young men at 1:30 in the morning at the corner of a street. Zobaczyłem na rogu ulicy jakichś młodych ludzi, 1:30 rano. Four of them. Czterech z nich tam było. What were they doing on the street at 1:30 in the morning? Co oni tam robili na tej ulicy o 1:30? Something they are searching for, but they can't find it. Czegoś szukali, ale tego nie mogli znaleźć. They may go to church on Sunday, who knows? Może chodzili do kościoła w niedzielę, kto wie. But they are not yet evangelized. Ale nie zostali zewangelizowani. In their hearts there's something crying out for satisfaction. W ich sercach było coś, co wołało o wypełnienie. So here is where I believe we in the charismatic renewal must take the lead in bringing the word of God to our people. A więc tutaj jest coś, co jest bardzo ważnym zadaniem dla nas z Sudnowy Charyzmatycznej. Mamy przyprowadzać ludzi, mamy być odpowiedzialni za przyprowadzanie ludzi do Słowa Bożego. See Pope Francis, how much he's encouraging the church to come to the Word of God. Zobaczcie, jak papież Franciszek tak wzywa, zachęca cały Kościół do powrotu do Słowa Bożego. In St. Peter's Square there was a big crowd of 50,000 people one Sunday. W pewnej niedzieli na placu Świętego Piotra był wielki tłum 50,000 ludzi. And he asked them, how many of you read the Bible? A Franciszek zadał im pytanie, ilu z was czyta Pismo Święte? Read the Bible every day. Czytajcie Pismo Święte codziennie. And about one third of the crowd put up their hands. Myślę, że tak mniej więcej 1/3 tego tłumu podniosła ręce w górę. And then he said, but what about all of you? A wtedy Franciszek zapytał, a co z pozostałymi? It is so important that every day we feed ourselves with the Word of God. To tak niesamowicie ważne, żebyśmy codziennie karmili się Słowem Bożym. For the psyche, the Word of God is the most important nourishment. Dla naszej psychy Słowo Boże jest najważniejszym pokarmem. Just like for the body, we need breakfast, lunch and dinner, otherwise we are not strong. Tak jak dla naszego ciała potrzebujemy śniadania, obiadu i kolacji, inaczej nie będziemy silni. So for the Eucharist we have the spirit we have the Eucharist. Z kolei dla naszego ducha mamy Eucharystię. We have the other sacraments. Mamy inne sakramenty. But for the word of God, but for the psyche, it is only word of God which nourishes. Ale dla naszej psychy, dla naszej duszy tylko Słowo Boże jest tym właściwym pokarmem. So that is what St. Paul said in Romans chapter 12 verse 2. To dlatego Święty Paweł w liście do Rzymian rozdziale 12 wersie 2 powiedział: Do not be conformed to this world. Nie idźcie za marnością tego świata, ale przemieniajcie się by the renewal of your psyche. Przez odnawianie waszego umysłu. And the word of God is that living and active power. A Słowo Boże jest naprawdę silne i jest pełne mocy, by which we can be transformed. I ma moc, aby nas przemienić. I'll give you now a practical example. Dam wam teraz taki praktyczny przykład. Are you tired sitting down? Zmęczeni jesteście, jak tam sobie siedzicie? Maybe you stand up for a minute. No, może nam minutkę byście wstali? Say praise the Lord, chwała Panu. Powiedzcie teraz, chwała Panu. Chwała Ci, Panie. Okay, maybe we pray in the Spirit and ask the Spirit to anoint all of us. A teraz może poprosimy Ducha Świętego, o, żeby na nas wstąpił i żeby namaścił każdego z nas tutaj. And pray for us, O Holy Mother of God. I módlmy się także w naszej Najświętszej Matki. That we may be made worthy of the promises of Christ. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Sit down. Usiądźmy. This prayer to our Mother Mary is a very important prayer. Ta modlitwa do naszej Matki Maryi jest bardzo ważną modlitwą. Pray for us that we may be made worthy of the promises of Christ.
Módl się za nami, abyśmy byli uczynieni godnymi obietnic Chrystusowych. And what are the promises of Christ? A jakie są te obietnice Chrystusowe? They're not all for the next world. One nie dotyczą przyszłego, życia przyszłego. They are for this world. Ale one dotyczą życia na tym świecie. I have come that you may have abundance of life. Przyszedłem, abyście mieli życie w obfitości. Come to me all who are thirsty and drink. Przyjdźcie do mnie wszyscy spragnieni i pijcie. And rivers of living water will flow from deep within. A strumienie wody żywej popłyną z waszego wnętrza. There Jesus is talking about the psyche, the spirit and the body. Tu Jezus właśnie mówił o duszy, duchu i ciele. And so Christianity is not just some theory for the future. A więc chrześcijaństwo to nie jakaś teoria dotycząca przyszłości. Christianity is a very practical experience of the power of God. Ale chrześcijaństwo to bardzo praktyczne doświadczenie mocy Bożej. So I was going to tell you my experience as a chaplain of university students. Chciałbym wam tutaj opowiedzieć o takim swoim doświadczeniu jako kapelana uniwersytetu dla studentów, kapelana dla studentów. They would come to me for counseling. Studenci przychodzili do mnie po poradnictwo. One of them would come and say, "Father, I'm always getting very angry." Jeden z nich przyszedł i mówi: "Ojcze, ja bardzo często się tak mocno denerwuję." I want to control my anger, but I cannot succeed. Chciałbym jakoś kontrolować mój gniew, ale nie udaje mi się to. I'm going every day for Holy Communion. Codziennie idę do komunii. I pray the rosary every day. Codziennie modlę się na różańcu. But still I'm getting angry. Ale nadal się wściekam. Without reason. Bez żadnego powodu. Then another student would come with the opposite problem. A potem następny student przychodzi z problemem, który jest całkowicie odwrotny. Father, I'm very timid. Ojcze, jestem taki nieśmiały. I'm anxious. Bardzo się niepokoję. I'm afraid of the future. Boję się o moją przyszłość. I know in my mind that I have all the talents. Wiem, że na poziomie umysłu to wiem, że mam wszystkie potrzebne mi talenty. But still I'm afraid. Ale nadal się boję. Another one would come with a different problem. Kolejny przychodził z innym problemem. Masturbation. Masturbacja. A young man said, "Father, I'm all the time with this problem of masturbation." Młody człowiek przychodzi i mówi: "Ojcze, ciągle wracam do tego grzechu. I want to overcome it. Chciałbym to wreszcie pokonać. I'm praying. Modlę się o to. I'm doing penance. Pokutuję. But I fall. A nadal upadam." To all of them I gave the same remedy. Wszystkim z nich dałem jedno lekarstwo. The word of God. Słowo Boże. I told them what Jesus says. Powiedziałem im to, co powiedział Jezus. My words are spirit and life. Moje słowa są duchem i życiem. That is John's Gospel, chapter 6, verse 63. To Ewangelia Jana 6, 63. Then I told them another text from John's Gospel. A potem zacytowałem im jeszcze inny fragment Ewangelii Jana. Chapter 8, verse 31. Rozdział 8, wers 31. And here Jesus says, "If you continue in my word," a tam Jezus mówi, jeśli będziecie trwać w moim słowie. Another translation says, "If you make my word your home." W innych tłumaczeniach te słowa brzmią: jeśli moje słowa staną się waszym domem, you will truly be my disciples. To z całą pewnością staniecie się moimi uczniami. Because you will know the truth. Ponieważ poznacie prawdę. And the truth will set you free. A prawda was wyzwoli. And so here Jesus is again establishing a connection. A więc widzicie, tutaj Jezus na nowo pokazuje ten związek between the word of God and the freedom of our psyche. Pomiędzy Słowem Bożym a wolnością naszej duszy. So I would tell these young people to do this exercise. Dlatego tym młodym ludziom zaleciłem pewne ćwiczenie. I would say, first of all, believe what Jesus is saying. Powiedziałem: najpierw uwierz w to, co Jezus mówi. Believe it as something for today, not for next year. Uwierz, że to, co Jezus mówi, jest na dziś dla ciebie, nie na jakiś dzień w przyszłości. Today you will experience spirit and life. Że to dzisiaj doświadczysz ducha i życia. That today the word of God will be like a double-edged sword penetrating to the division between psyche and spirit. Że to dzisiaj
Słowo Boże będzie jak miecz obosieczny, który będzie rozdzielał twoją duszę i ducha. And setting you free. I uwolni cię. So I would say, before you go to bed, read for just 2 or 3 minutes from the Bible. A więc powiedziałem im, zanim pójdziesz spać, to proszę cię, żebyś przez 2-3 minuty poczytał sobie Pismo Święte. Because at night the conscious mind will be sleeping, but the subconscious will be active. Ponieważ w nocy twój umysł świadomy będzie spał, natomiast podświadomy będzie działał. And so that word of God which enters into you the whole night when you are sleeping consciously will be active subconsciously. Dlatego Słowo Boże w tym czasie, kiedy twój umysł świadomy będzie spał, będzie działało w twoim umyśle podświadomym. I told them, before you do this exercise, say this prayer. Ale powiedziałem też, zanim podejmiesz to ćwiczenie, proszę, żebyś pewną modlitwę też podjął. Lord, you promised that your word would set me free. Panie, ty obiecałeś, że twoje słowo mnie uwolni. Now I am taking your word to be set free. A teraz w takim razie biorę twoje słowo, aby zostać uwolnionym. Set me free from masturbation. Uwolnij mnie od masturbacji. Or set me free from anger. Uwolnij mnie od gniewu. Or set me free from sadness. Albo uwolnij mnie od smutku. Or whatever be the problem. Od jakiegokolwiek problemu, na jaki cierpię. Then read for 2 or 3 minutes. A potem czytaj przez 2-3 minuty. Then close the Bible and claim that healing. Zamknij Biblię i przyjmij swoje uzdrowienie. Like Mark's Gospel, chapter 11, verse 24, tak jak w Ewangelii Świętego Marka w rozdziale 11, wersie 24. Jesus says, when you pray, believe that you have received and you will receive. Jezus mówi, kiedy się modlicie, uwierzcie w to, że otrzymacie, a wtedy otrzymacie. So close the Bible and tell Jesus. A więc zamknij Biblię i powiedz Jezusowi. Lord, I have taken your word to enter into me. Panie, przyjąłem twoje słowa, aby weszło we mnie. As I sleep, let it work there. Kiedy będę spał, proszę, aby ono we mnie pracowało. Let it be living and active. Niech stanie się żywe, niech będzie aktywne. Penetrate to the division between spirit and psyche. Aby mnie przeniknęło do rozdzielenia duszy i ducha. And let it set me free. I aby mnie uwolniło. I told these young people, do this for 1 week or 2 weeks faithfully. Powiedziałem tym młodym ludziom, róbcie to z wiarą przez tydzień albo dwa. With faith that it is the Holy Spirit using this method. Ale z wiarą, że to Duch Święty posługuje się tą metodą. And all of them afterwards came back to me to say, Father, I am much better. I po pewnym czasie każdy z nich do mnie przyszedł i powiedział, Ojcze, jest ze mną o wiele lepiej. I don't have that problem of masturbation anymore. Nie mam już problemu z masturbacją. I find I'm not getting angry in the same way. Ojcze, zobaczyłem, że już się tak nie wściekam w ten sam sposób. My sadness has gone. I'm filled with the joy of the Spirit. Ojcze, mój smutek przeminął. Jestem naprawdę napełniony radością ducha. Of course, this is what it means to be evangelized, not only sacramentalized. Widzicie, to właśnie znaczy bycie zewangelizowanym, a nie tylko sakramentalizowanym. And so Pope Francis is telling more and more people, read the Word of God daily. To dlatego papież Franciszek mówi wszystkim ludziom, proszę was, czytajcie codziennie Słowo Boże. And to the youth who gathered in that square, he gave them a free copy of the Bible. A młodym ludziom, którzy zebrali się na placu Świętego Piotra, rozdawał darmowe kopie Pisma Świętego. Not the full Bible. Nie całą Biblię. Just one gospel. Ale jedną Ewangelię. It's very small. It can fit into the pocket. Malutki rozmiar taki, który można schować w Biblię do kieszeni. It can fit into your little bag. Nawet jak masz małą torebkę, to ci się you zmieści. Can take it to work. Możesz zabrać ją, to pismo do you do can pracy. Use it in traveling. Kiedy podróżujesz, możesz czytać. The Pope says he does it. Papież powiedział, że on sam to robi. Pope Francis says he has in his pocket a copy of St. Luke's Gospel. Papież Franciszek powiedział, że w swojej kieszeni ma Ewangelię Świętego Łukasza. And many times in the day he opens it and reads it for a minute or two. I wiele razy w ciągu dnia wyjmuje, czyta przez minutę lub dwie. And he says it refreshes him. I mówi, że to go bardzo odświeża, odświeża it jego enlightens him. Ducha, daje mu światło. Because it is Jesus speaking there.
ponieważ to sam Jezus mówi tymi słowami. And so Jesus is not found only in the Blessed Sacrament. A więc widzicie, Jezusa znajdziemy nie tylko w Najświętszym Sakramencie. Certainly he is there, oczywiście On tam jest. But he is also in the Word of God. Ale jest także w Słowie Bożym. It is the Protestants who have made this separation. Wiecie, to protestanci dokonali tego podziału. Martin Luther 500 years ago. Marcin Luther 500 lat temu said sola scriptura. Powiedział sola scriptura. Only Bible. Tylko Pismo Święte. No sacraments. Żadne sakramenty. And then we Catholics, not officially, but at the grassroots level. A wtedy my katolicy, nieoficjalnie, ale tak na poziomie podskórnym. They said, what? You are throwing out the sacraments? We will take the sacraments. Powiedzieliśmy, to co ty wyrzucasz, czyli sakramenty, my bierzemy do siebie. And you want the Bible? Keep it. Jak ty chcesz Biblię, to ją sobie zatrzymaj. That's wrong. Jesus did not give us a choice. Ale to jest złe podejście. Jezus nie dawał nam takiego wyboru, albo, albo. Jesus did not say, if you want daily bread, go either to the Word of God or to the sacraments. Jezus nie powiedział, że jak potrzebujesz chleba powszedniego, to idź albo na Eucharystię, albo czytaj Słowo Boże. Jesus said, both are necessary. Jezus powiedział, że obie te rzeczy są ważne. Word of God is necessary as daily bread. Słowo Boże jest nam potrzebne jak codzienny chleb. And the sacraments are necessary as daily bread. I sakramenty są równie potrzebne jako chleb codzienny. Because they have different roles. Ponieważ pełnią różne role. The sacraments are to nourish our spirit. Sakramenty mają dać pokarm naszemu duchowi. Whereas the Word of God is meant to nourish and transform our psyche. A Słowo Boże ma odżywiać i dawać życie naszej duszy. And when the two work together, we will grow in the Spirit. I kiedy jedno i drugie działa na nas, będziemy wzrastać w Duchu Świętym. So now, what is your resolution? A więc, jakie jest teraz wasze postanowienie? How many of you are going to make a decision? Ilu z was podejmie tę decyzję? Lectio Divina every day. Że Lectio Divina będzie robiło każdego dnia. Even for just 5 or 10 minutes. Nawet gdyby to miało być tylko 5-10 minut. How many? Put up your hands. Ilu z was? Podnieście rękę w górę. Wow, I'm very happy. Bardzo się cieszę. But do it with faith. Ale proszę, róbcie to z wiarą. Don't do it because some preacher told you to do it. Nie róbcie tego tylko dlatego, że jakiś kaznodzieja wam kazał. Do it because Jesus is calling you. Zróbcie dlatego, że to Jezus was do tego zaprasza. Because John 6:63 is not my words. Dlatego, że fragment Jana z Jana 6:66 to nie są moje słowa. It is Jesus who said, my words are spirit and life. Ale to sam Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Now Pope John Paul II, papież Jan Paweł II, who is your great saint, który jest waszym wielkim świętym, and my great saint also, i moim wielkim świętym także, because I worked with him for 8 years in the Vatican, ponieważ przez 8 lat pracowałem wraz z nim, współpracowałem na Watykanie, and his secretary at that time was Don Stanislaw Dziwisz, a jego sekretarzem w tamtym czasie był ksiądz Stanisław Dziwisz, and he became my best friend. I stał się moim najlepszym przyjacielem. And so when I write to him, I say, kochany Staszku. Więc kiedy do niego piszę, to tytułuję, kochany Staszku. And when we used to meet, I used to say, Staszek. Więc kiedy się spotykamy, mówię do niego, Staszek. So, he told me that the Word of God for Pope John Paul II was like his second sacrament. I to on właśnie mi powiedział, że dla Jana Pawła II Słowo Boże było jak gdyby drugim sakramentem. And I was many times at the private mass of Pope John Paul. Ponieważ wiele razy uczestniczyłem w prywatnych mszach odprawianych przez Jana Pawła II. Because I was chairman of the International Charismatic Renewal. Ponieważ byłem przewodniczącym międzynarodowych służb katolickiej odnowy charyzmatycznej. And Pope John Paul started a new custom. A papież Jan Paweł II wprowadził nowy zwyczaj. He would not have a business meeting. Nie miał spotkań biznesowych. With the leaders of different movements. Z liderami różnych ruchów w Kościele katolickim.
He would have a meal with them. Ale spożywał z nimi posiłki. So I was invited many times for breakfast with Staszek and Pope John Paul II. Więc wiele razy byłem zapraszany na śniadanie ze Staszkiem i z Janem Pawłem II. And sometimes for lunch. Czasami też na obiad. And sometimes for dinner. Czasami na kolację. And as we were eating, he would ask me what is happening in the charismatic renewal. I kiedy tak spożywaliśmy posiłki, to papież pytał mnie, a co tam się dzieje w odnowie charyzmatycznej? And he was so encouraging. I był tak niesamowicie mnie zachęcał. He said the charismatic renewal is a great gift of God for the church. Ponieważ powiedział, wiesz, że odnowa charyzmatyczna jest wielkim darem Boga dla Kościoła. Because it is building up their faith. Dlatego, że ona buduje wiarę. And he said, this comes from their love for the Word of God. A powiedział, wiesz, skąd to się bierze? Z miłości do Słowa Bożego. So let us all be true charismatics. A więc proszę, bądźmy wszyscy razem prawdziwymi charyzmatykami. And let our love for Jesus be seen in our love also for the Word of God. Niech nasza miłość do Jezusa będzie widziana także w naszej miłości, widzialna w naszej miłości do Słowa Bożego. I think it is time for Father to make some announcements. Myślę, że chyba już przyszedł czas na ojca Remiego, na jego ogłoszenia. So see you for the next conference. To do zobaczenia na następnej konferencji.